Hej Sam, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Szkoły Języka Szwedzkiego Dolana. Ja nazywam się Aldona i zapraszam dzisiaj Was na odcinek pod tytułem Jak mówić tak i nie. Wbrew pozorom powiedzieć po szwedzku tak lub nie wcale nie jest takie proste. Dlatego dzisiaj zapraszam Was razem z Magdą, lektorką w Dolana, na krótki przewodnik po tym, jak coś potwierdzać i jak zaprzeczać. Potraktujcie to jako początek, takie uchylenie rąbka pewnej tajemnicy, pewnego projektu, nad którym razem z Magdą pracujemy. Zaczynamy od bycia na tak. I zaczniemy od najprostszego, czyli po prostu jo. Jo. Vill du ha kaffe? Jo, tak. Chcesz kawę? Tak, proszę. Ciekawym dźwiękiem z kolei jest skrócona wersja jo. Możemy po prostu powiedzieć o. Vill du ha kaffe? O, tak. Z kolei, jeżeli chcemy się z kimś zgodzić lub coś mocniej potwierdzić niż mówiąc samo tak, czyli jo, możemy powiedzieć jo visst. Jo visst. Jo visst, älskling. Det blir som du vill. Oczywiście, kochanie. Będzie tak, jak zechcesz. Jeżeli chcemy powiedzieć coś z takim całkowitym naciskiem, że jesteśmy czegoś absolutnie pewni, możemy powiedzieć jo då. Ja då. Kan du komma imorgon? Ja då. Możesz przyjść jutro rano? No pewnie. Jeżeli ktoś zada wam pytanie, w którym już znajduje się negacja, a my jednak wciąż chcemy potwierdzić, że przecież tak, używamy ju. Ju. Har inte Johan en bil? Jo, han har en bil. Johan nie ma samochodu? Tak, ma samochód. Jeśli w rozmowie z kimś chcemy dać znać rozmówcy, że jakaś informacja do nas dotarła, że coś potwierdzamy, że zostało przez nas przetworzone, możemy powiedzieć joho. Joho nadaje się również w takim momencie, kiedy chcemy powiedzieć, że czegoś się mogliśmy spodziewać, że ta informacja, którą właśnie usłyszeliśmy, jest dla nas w miarę oczywista. Jaha. Jaha. Det kunde jag just tänka mig. Aha. No mogłam się tego spodziewać. Jeśli jednak jesteśmy na tak, ale trochę się wahamy, albo nasza ocena jest umiarkowana, możemy powiedzieć sia. 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 Jag vet inte vad jag ska säga. Ta, nie wiem, co mam powiedzieć. Sia. Inte så illa. Ta, nie jest takie złe. Sia możecie znać w zupełnie innym kontekście, bo też jest używane w formie powitania. Sia. Hur är läget? Siemka, jak leci? Jeśli komuś ze stanowczością chcemy powiedzieć, że tak, jasne, oczywiście, używamy dwóch słówek. Självklart albo naturligtvis. Självklart. Naturligtvis. Vill du följa med? Självklart. Chcesz iść z nami? No jasne. I ostatni przykład na tak pochodzi z północy Szwecji. Jeżeli spotkacie się z pewnego rodzaju zdziwieniem ze strony swoich rozmówców, albo może pomyślicie sobie, że ktoś się dusi, bo zrobi albo nie bójcie się. On po prostu, albo ona, potwierdza informację. Przechodzimy więc do zaprzeczenia. Najprościej nie po szwedzku możemy powiedzieć nej. Nej. Vill du ha kaffe? Nej, tak. Chcesz kawę? Nie, dziękuję. W języku szwedzkim w nieformalnych sytuacjach możemy użyć słówka ne. Ne. Nej, nej. Ja har inte varit på stripklubb. Nie, nie. Nie byłem w klubie ze striptizem. Jeśli coś wymaga od nas dłuższego zastanowienia się, jakiegoś procesu myślowego, a wciąż jesteśmy w sytuacji nieformalnej, możemy powiedzieć ne. A kolejnym dźwiękiem na zaprzeczenie jest nio. Słownik podaje, że nio znaczy coś na zasadzie jo, kansie, czyli że trochę jesteśmy na tak, ale jeszcze się wahamy. Nja. Nja, inte riktigt.
No, niezupełnie. Mam nadzieję, że w tym odcinku znaleźliście dużo nowości i okazał się bardzo przydatny i praktyczny. Tak jak powiedziałam na początku, razem z Magdą kombinujemy coś, co może być dla Was bardzo fajną rzeczą w procesie nauki szwedzkiego. Także śledźcie nas na fanpage'u, dołączcie do naszej grupy Język Szwedzki, żeby nie przegapić tego, co Was czeka. Zapraszam Was w międzyczasie na kursy języka szwedzkiego do Dolarna. Możecie przeczytać, w jaki sposób zapisać się na kurs w opisie filmu. Tymczasem ja się z Wami żegnam i w imieniu Magdy i swoim dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Hej do! Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się nie tylko dla Was. Lelele. Dlatego razem z Magdą Kostrzewską, lektorką w Dalarna, jakim Dalarna.